Nie jest to rekonstrukcja tejże zdarzeń. Nie mamy wiedzy i świadomości, co tutaj się wydarzyło dokładnie. Natomiast tutaj, na tej działce, na tym placu, rósł gęsty, bardzo gęsty zagajnik. Taki młodziak, przez który się trudno przeżyć. Jak pisał w swojej książce pan Jacek Lombardzki, był to na tyle gęsty las, iż konie trzeba było przepychać siłą. Szanowni Państwo, przez cały kwiecień 1940 roku oddział Wydzielonego Wojska Polskiego, bo ja chyba był obławany przez oddziały niemieckie. Zmuszało to do ciągłej zmiany miejsca postoju i stałego przebywania w pogotowiu marszowym. Sytuacja stała się dramatyczna. Żołnierzom brakowało sił do dalszej walki. Stopniowo malało też oparcie w terenie. Pod koniec kwietnia Hubal ze swoimi ludźmi dotarł w Lasy Spalskie. Hubal z większą jazdą, wyciągał ucieczkę, postanowił osadzić się w gęstym lesie i odpocząć chwilę. Był to 29 kwietnia 1940 roku. Hubal ze swoim zdziesiątkowanym oddziałem wyznaczył wartę wśród kawalerzystów i udali się na krótki spoczynek. Do działań skierowanej przeciwko ludności cywilnej, która sprzyjała polskim pododdziałom od 30 kwietnia 1940 roku, Niemcy przeprowadzili pierwsze w Polsce i pierwsze w Europie akcje pacyfikacyjne. Ucierpiało 31 sił, m.in. Adamów, Gałki, Krzczorkowskie, Wycisko, Królewiec. Niemcy spalili miejscowości znajdujące się na szlaku Hubala, mordując, jak się szacuje, ponad 700 cywilów. Ta presja śmierci cywilów ciążyła ciągle na Hubalu. Stąd też był niezmiernie ostrożny i wybierał miejsca, które uważał, iż Niemcy się nie przedostaną. Do zakrojonej na szeroką skalę specjalnej akcji Kryzomin 203 Niemcy przystąpili już wiosną 1940 roku, a jej celem była pacyfikacja terenu, likwidacja ogniw konspiracji oraz wsparcie dla polskich żołnierzy oraz rozbicie polskiego wojska. Przeciwko niewielkiemu oddziałowi Hubala Niemcy wystawili 3 pułki SS, 3 bataliony Wehrmachtu, co łącznie dawało od 5 do 8 tysięcy. Kawalerzyści udali się na spoczynek, wystawiając swoich wartowników, aby bacznie obserwowali teren. Wartowników przebiega z okrzykiem: Niemcy! Niemcy nadchodzą! Budzi wymęczonych żołnierzy. Konie rozprzedłane, sytuacja jest nerwowa. Nas jest na tyle gęsty, iż żołnierze chyba nie wiedzą, z której strony nadchodzi ostrzał. Ułani bronią się. Dopiero słońce wschodzi.
Artura o godzinie 5.30 na nie. Wskutek zdrady Niemcy zaskoczyli oddział, podchodząc szachami dosłownie na kilka metrów. Powinowszy placówki wartościki. Po pierwszym strzale z tej strony ukryci Niemcy oddali serię strzałów. Naszego dowódcy Mera Henryka Dobrzeńskiego, kapela Rysiki, koście na śmierć. Zginął człowiek, który z tej przysięgi żołnierskiej nie złamał honoru polskiego, nie splamił. Major Henryk Dobrzeński ostatnim rozkazem, jaki wydał, było: wycofujemy się, uciekamy, sam zostając na polu bitwy. Ogromna siła wojsk Wehrmachtu skierowana przeciwko małym oddziałom Majora Henryka Dobrzeńskiego dobiegła sprawę. Zaangażowani byli nie tylko wojska Wehrmachtu, ale także pułki SS. I to one rozpracowywały oddział majora Henryka Dobrzeńskiego. Niemcy cieszyli się z tego sukcesu. Ten człowiek. Ale ogromna siła patriotyzmu na terenie polskiej ziemi. Niemcy cieszyli się niczym łowczy podczas polowania z łuku, który został. Jeden z dowódców niemieckich posłał do wsi, ażeby przyprowadzono rolnika chłopa, który przewiezie ciało majora Henryka. Do Studziannej, a stamtąd do koszar w Tomaszowie Mazowieckim. Niemcy przesyłali jeszcze pozostałe miejsca w lesie, szukając Kowalczyków, którzy zbili z miejsca, albo tych, którzy zranili, a uciec nie zdołali. Jednak ta akcja zakończyła się fiaskiem. Pozostali rozproszyli się po terenie Polski, zdejmując mundur, nie mając oparcia w swoim dowódcy, majorze Henryku Dobrzeńskim.
wszyscy czekając na chłopa ze wsi. Właśnie im się udało dopaść szalonego majora siejącego postrach wśród niemieckich wojsk. Zwłoki majora Hubara wrzucono na furę. Z tej sceny mamy ostatnie zdjęcie historyczne i wywieziono do wsi. Niemcy szli za majorem Hubalem pieszo, świętując tą chwilę jego śmierć. Z niedaleko leżącej wsi Studzianny zwłoki majora Hubala przewożono na samochód wojskowy i przywieziono do Tomaszowa Mazowieckiego. Dalej losy jego po dzień dzisiejszy są nieznane. Miejsca pochówku do dzisiaj nie odnaleziono. Za chwilkę zaproszę moich kolegów, przyjaciół i mam nadzieję, że Państwo nagrodzicie ich wielkimi brawami. Za chwilkę wrócą do nas. Ta inscenizacja miała pobudzić wyłącznie Państwa wyobraźnię. Czyli nie zabijać. I pozwolić dzisiaj w drodze do domu, aby Państwo wytłumaczyli swoim dzieciom, że dawno, dawno temu na ziemi powiatu oboczyńskiego, na ziemi gminy Poświętne, w małej miejscowości Anieli w Zagajniku zginął bohater, major Henryk Dobrzański. Poproszę moich kolegów w inscenizacji o przybycie tutaj przed publiczność. Zapraszam Was serdecznie. Na nich nie krzyczeć, nie pluć. To są moi koledzy, którzy są rodowitymi Polakami. Dla nich wielkie brawa za to, że w dniu dzisiejszym założyli niemieckie mundury. Właśnie po to, żeby przed Państwem wystąpić, mimo że jest to bardzo zobowiązująca tradycja, bo dużo łatwiej jest założyć polski mundur w polskim kraju, który mówi po polsku, a dużo trudniej ten mundur, który walczył przeciwko. A przed nami kawaleria polska. Ta wyobraźnia, o której mówiłem, jest potrzebna dlatego, szanowni Państwo, ich tych kawalerzystów było dużo więcej. Było ich kilkanaście razy więcej. Dzisiaj jest tylko część z uwagi na nasze możliwości, ale chcieliśmy Państwa zaszczepić tą nutę miłości do ojczyzny i nutę patriotyzmu. Szanowni Państwo, w imieniu moich kolegów, oraz chłopa z Kurmanki oraz wszystkich, którzy się przyczynili do tej rekonstrukcji oraz starostwu powiatowemu w Opocznie, które poprosiło nas o tą inscenizację i o tą wspólną, żywą lekcję historii, bardzo dziękuję. W szczególności dziękuję rodzicom, dziękuję babciom i dziadkom, którzy przyprowadzili swoje dzieci tutaj dzisiaj do nas 28 kwietnia, ponieważ 30 kwietnia, już za dwa dni, ta właściwa rocznica śmierci wyjątkowego człowieka. Szanowni Państwo, muszę
muszę iść tutaj, bo są problemy z zasięgiem. Chciałbym teraz podziękować serdecznie Grupie Rekonstrukcji Historycznych Anglanga Mitte. Gorące brawa dla nich! Broni Wojsk Niemieckich. Stowarzyszeniu 11 Pułku Łanów Legionowych, 3 Szwadron Radomsko. Gorące brawa dla kolegów! Oraz moim kolegom i przyjaciołom ze Stowarzyszenia Ułanów imienia Oddziału Wydzielonego Wojska Majora Hubara. Gorące brawa dla nich! Szanowni Państwo, w tej chwili nie trudno wspomnieć o założycielu naszej organizacji, o organizacji Stowarzyszenia Ułanów imienia Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego Majora Hubara, ale zanim to powiem, to jeszcze poczekajmy na pozostałych kolegów z Wehrmachtu, którzy tutaj do nas nadjeżdżają. Można robić zdjęcia, ponieważ jest to naprawdę wyjątkowa chwila teraz zobaczyć takie auta i takie motocykle, jakimi koledzy dysponują, a przyjechali do nas naprawdę kilkaset kilometrów, dlatego jesteśmy im wdzięczni. Bo biorą udział w żywej lekcji historii na terenie gminy Poświętne.